dla nas, dla Opolan, mieszkańców Opola, województwa opolskiego, jeziora Turawskie mają szczególną wartość. Od pokoleń wypoczywamy nad tymi jeziorami my, nasi rodzice, nasi dziadkowie. W naszych rodzinach jest mnóstwo wspomnień dotyczących właśnie wypoczynku letniego nad jeziorami turawskimi. W ostatnich latach wiele dobrego zdarzyło się nad jeziorami, czy jeziorem średnim, czy jeziorem dużym. Poprawiła się znacząco infrastruktura. Została doprowadzona profesjonalna trasa rowerowa, ścieżka rowerowa z miasta Opola nad jezioro Turawskie. Ale tak naprawdę brakuje najważniejszego. Brakuje czystej wody w dużym jeziorze Turawskim. Mowa o tym już od dziesięcioleci, w okresie PRL-u, w latach 90. Wszystkie nieczystości spuszczano wprost do dużego jeziora Turawskiego. Dzisiaj mamy tego efekt. Ta woda jest po prostu brudna, zakwita. Mnóstwo pokładów chemii. No i co się dzieje? Tak naprawdę od 8 lat Wody Polskie z tym tematem nie zrobiły absolutnie nic. Nie interesuje ich wartość jeziora Turawskiego dla gospodarki, dla turystyki. Patrzą tylko na jezioro Turawskie poprzez pryzmat zbiornika retencyjnego. Tak być niestety nie może. I przedsiębiorcy, gmina Turawa, władze samorządowe pozostawieni są w tym względzie samym sobie. I tak naprawdę niedawno zostały zakończone badania naukowe dotyczące dużego jeziora Turawskiego. No i okazało się, że jest szansa na to, żeby ten zbiornik oczyścić. Te badania były prowadzone z grantu między innymi pod przewodnictwem pana profesora Mirosława Wiatkowskiego. W kilku miejscach na zbiorniku Turawa, tutaj w zlewni Małej Panwi, ustawiono urządzenia pomiarowe. Okazało się, że zbiornik jest mocno zanieczyszczony, ale z prywatną firmą wstawiono też specjalne urządzenia, które tą wodę miały oczyszczać i okazuje się, że z powodzeniem ta woda jest oczyszczana z azotanów i fosforanów. Dzisiaj już wiemy, że są dwie potencjalne metody oczyszczenia tego jeziora. Jedna metoda droższa to wybranie całej warstwy z dna jeziora. To jest metoda bardzo droga. Najdroższa, wielka inwestycja, ingerencja w zbiornik i potrzeba potem utylizacji skażonego urobku. No i metoda preferowana przez naukowców po przeprowadzonych badaniach, zainstalowanie urządzeń działających na podobnej zasadzie co aerator na średnim jeziorze Turawskim. Tych urządzeń byłoby wiele, one są o wiele bardziej wydajne, o wiele bardziej nowoczesne. Niedawno poznaliśmy 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządzenia. Jeden z konkretów brzmi: obejmiemy rzeki stałym monitoringiem w automatycznych stacjach pomiaru czystości, zmodernizujemy systemy oczyszczania i przetwarzania ścieków i uruchomimy narzędzia pozwalające na skuteczne zwalczanie nielegalnych zrzutów ścieków. I uwaga, wdrożymy program rewitalizacji rzeki Czysta Odra. Nie będzie czystej rzeki Odry bez czystych rzek, które są jej dopływami, w tym rzeki Mała Panew, bez czystego dużego jeziora Turawskiego. Wobec tego dzisiaj moje zobowiązanie jako kandydata na posła Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli zostanę wybrany przez państwa, przez wyborców ziemi opolskiej posłem, zobowiązuję się tutaj przed państwem, że zrobię absolutnie wszystko, aby wdrożyć program oczyszczenia dużego jeziora Turawskiego. To mówię z pełną odpowiedzialnością, zrobię absolutnie wszystko, żeby jezioro Turawskie było czyste. Jesteśmy już do przodu, zostały przeprowadzone badania, więc przed nami tylko tak naprawdę projekt szczegółowy oczyszczenia tego jeziora i wdrożenie projektu do realizacji. Oczywiście realizacja takiego dużego projektu kosztuje w zależności od wybranej metody od kilkudziesięciu milionów do nawet kilkuset milionów. Zapytacie państwo pewnie, skąd pieniądze? Pieniądze są, skoro znalazły się na przekop Mierzei Wiślanej, znalazły się na
budowę centralnego portu komunikacyjnego, znalazły się na budowę elektrowni Ostrołęka, która jeszcze nie została wybudowana, już została rozebrana. Te pieniądze są.